Półfinały były niezwykle zacięte i ciekawe. Śląza wygrała po 5 meczach z CCC Polkowice. Wisła pokonała w 4 spotkaniach Artego Bydgoszcz. Choć krakowianki rozegrały jeden mecz mniej w tej parze, też nie brakowało emocji, mówi trener Śląza Arkadiusz Rusin. Wyrównany mecz z Artego 2 w Bydgoszczy w niesamowitych okolicznościach. Przebiegały, duża przewaga Artego, po czym Wisła goniła z sukcesami. Także materiał jest, ale tak naprawdę Wisła też na pewno jest przygotowana. Trzeba wyjść na parkiet i grać. To jest w tej chwili najważniejsze. Obie drużyny z Wrocławia i Krakowa w sezonie zasadniczym zanotowały w spotkaniach między sobą po wygranej i porażce. Śląza najpierw przegrała u siebie, po to by później nie dać Wiśle szans na wyjeździe. W tej chwili jednak nie ma to znaczenia, podkreślają we wrocławskiej drużynie. To wszystko, co się wydarzyło, w tej chwili nie ma tak naprawdę znaczenia. Są dwa zespoły w finale i zaczynają grę o wielką stawkę. Z pewnością to ten bardziej utytułowany klub jest w roli faworyta. My będziemy chcieli i będziemy się starali zrobić wszystko, żeby to miano im zepsuć i zabrać, a co będzie, to parkiet pokaże. By wygrać z Wisłą, trzeba wyeliminować jej najgroźniejszą broń, a jest nią gra na dystansie. Jeżeli krakowianki strzelą się w kosz, są nie do zatrzymania, to jednak nie jedyny atut Wisły. Wisła jest, ma dobry bilans w układzie zawodniczek. Obwodowe zawodniczki, które są w stanie, praktycznie każda z nich, pocelować trójkę i zapalić seriami rzuty za 3 punkty, i to musimy zniwelować, ale nie możemy zapominać o groźnych podkoszowych zawodniczkach, które już też w niejednym meczu pokazywały swoją siłę. Na wczorajszym treningu wrocławianki wręcz kipiały energią, są w dobrej dyspozycji i są, wydaje się, przygotowane na start finałów. Wszystkie są gotowe do treningu. Dzisiaj tak naprawdę ostatnie zajęcia tejpowane, oby się nic nie wydarzyło i jesteśmy w pełnym zdrowiu i gotowi do walki. Pierwsze spotkanie finału rozegrane zostanie dziś o 18:45. Jutro o tej godzinie kolejne starcie. Rywalizacja toczyć się będzie do 3 wygranych. Pierwsze 2 spotkania zostaną rozegrane w hali AWF-u przy Paderewskiego we Wrocławiu.